pamiętasz, o czym było ostatnie, ostatnia nasza pogadanka? Światło! O świetle nie. Było ziarenka jakieś. Ziarenka. Aha, to było ziarenko. O ziarenku gorczycy. Mhm. I co pani chciała nam przez to powiedzieć? Dużo zim. Bo duże drzewo wyrosło z tego ziarenka. Bo było bardzo malutkie. Mhm. Ale to ziarenko to było Królestwo Boże, tak? Małe ziarenko naszej wiary, naszej miłości Jezusa w naszych serduszkach, które może wyrosnąć na duże drzewo, tak? No i wyobraźcie sobie, że Pan Jezus wiele razy mówił ludziom o Królestwie Bożym. I opowiadał ludziom właśnie, patrząc na tą piękną przyrodę, którą Pan Bóg stworzył, opowiadał o Królestwie Bożym. I wiecie, do czego przyrównał jeszcze Królestwo Boże? Do zasiewu. Do zasiewu. To jest tak, pamiętacie jak sieliśmy? Siejemy! A co siejecie? Idźcie po swoje doniczki. No i co tu się stało? Sialiśmy same ziarenka. I co? Czekaliśmy jednego dnia. Drugiego też nic nie rosło. Potem jakieś korzonki zauważyliśmy, nie? I bada. Aż w końcu pewnego dnia wstaliście rano i co? Mój był największy. My sialiśmy owiec, ale Pan Jezus mówił o zbożu, to takie podobne, też tak rośnie, z takiego ziarenka. Rośnie najpierw to właśnie takie coś, co przypomina trawkę, potem większa łodyżka, aż na samej górze rośnie kłos. I teraz jak podejdziecie do telewizora, to coś pokaż, tam jest właśnie jak rośnie zboże. Takie trawki. Rośnie takie duże, a potem na końcu jest kłos z nowymi ziarenkami i tutaj jest i zobaczcie jak dojrzeje. Bóg, to rosną takie kłosy i w środku w tych kłosach są nowe ziarenka, takie jak sieliśmy. Czyli z jednego ziarenka wyrasta kłos, który ma pełno nowych ziarenek. I bada, prawda? No i mogą spaść i znowu rosną kolejne i znowu pełno ziarenek. I mam kolejne. No. Czyli widzicie, jak jedna osoba tak dojrzeje mocno, w niej wiara i miłość Boża, to powoduje, że kolejne osoby się zarażają tą miłością Bożą. I jest nas coraz więcej. Jak głosimy Słowo Boże, to to Królestwo Boże się rozrasta. Ale wiecie, co Pan Jezus mówi jeszcze? Pan Jezus mówi jeszcze bardzo ważną rzecz jedną odnośnie zasiewu. Zobaczcie, co tu mamy. Tron. No tron, ale z tronu się robi. O. I tu mamy takiego pana. A orelka połóż go do łóżka. Jezus. Nie, to nie ma być Jezus. Połóż go do łóżka. To ma być nasz rolnik. Rolnik sam w dolinie. Rolnik. I Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże rośnie niewidzialnie. Nie wiadomo kiedy. Rolnik zasiał, ale ziarenko samo w sobie ma taką moc, że jak ma trochę słońca i wody, to rośnie. I czy rolnik śpi, czy chodzi, czy czuwa, czy śpi, to samo rośnie. Nie wiadomo kiedy. Pamiętacie, jak czekaliśmy jeden dzień nic, drugi dzień nic, trzeci dzień nic, a na czwarty nagle wyrosła nam trawa, że ho, ho. I Pan Jezus mówi tak samo jest z Królestwem Bożym. Światło Chrystusa. Posłuchajmy teraz Ewangelii. Mówił dalej. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos,
a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza się, bo pora już na żniwo. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. A widzieliście, że jak kłos dojrzeje, to z takiego kłosa kolejne ziarenka się roznoszą, prawda? I kolejne zboża. I tak Królestwo Boże się rozrasta po całym świecie. Dobrze, za co podziękujemy Panu Jezusowi teraz? Że jest naszym światłem. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś naszym światłem. Że jesteś naszym słońcem, tak? Że możemy rosnąć. Dziękujemy Ci, Jezu. Czego Ci za to podziękujesz Panu Jezusowi? Że możemy spać. Tak? Za sen? Za wygodne łóżeczko? Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie. Że to jest nam łatwe, żebyśmy mówili po całym świecie o Królestwie Bożym. O, jak tak. Wspaniały Ty jesteś, że nas kochasz. Dzięki Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dla Zosinki dziękuję Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.